Cześć wszystkim, znowu pan 7, dalszy ciąg Arcanum. Jesteśmy przed kotłem. Ponieważ czas zająć się kotłem. Generalnie jest dobra ścieżka, jak się zająć kotłem. Zaczyna się od burmistrza pana Wilksbiego, który mówi, żeby pogadać tutaj z Sebastianem. I generalnie polega na tym, żeby wyeliminować obu przywódców kotła, bo w kotle są dwa gangi, które nawzajem się próbują zwalczać. Jeden po prawej stronie, drugi po lewej. Niestety wyeliminowanie obu przywódców prowadzi do dobrego zakończenia. Więc zajmiemy się tylko jednym. Dobrze. Nie pamiętam dokładnie, jak szło zadanie w kotle. To będę trochę improwizował. Domyślam się, że trzeba z kimś tu zagadać. Dobra, szukamy jakiejś tutaj roboty. Black's gotta be careful, man, the one. Clan Mauga. I klan Poloka. Jasne. Gdybym chciał dołączyć do Poloka, jeżeli chciałbyś wpracować do Poloka, proponuję Mirinda Torres. Dobra. Zastanawiam się, który to jest Małka, który to jest Polok. Chciałbym wejść do środka. Tylko członkowie klanu Małga są. Dobra, więc tutaj mamy klan Małga, klan Poloka jest na południu. Chcielibyśmy znaleźć pracę chyba u klanu Małga. W sumie chociaż to nie ma zbyt dużej różnicy. Tutaj jest jakiś gość. Dodatkowy złomiarz. Musimy od niego kupić metalowe płytki do baterii przyszłych. Dobra. Domyślam się, że może ten krasnolud pracuje dla Małga. Dobra. Ale nie chce z nami za bardzo rozmawiać. Tu jest gość z klanu Małga. My rządzimy kotłem. Czy jesteś zainteresowany? Mogę być. Musisz porozmawiać z Muxem tam. Dobra, to jest Mux. Jeden z twoich chłopaków kazał mi pogadać z tobą. Dobra, mam dla ciebie prostą robotę. Jest taki gość, nazywa się Lars. Trochę zalega z opłatami. Zbierz 200 monet, z którymi zalega. Co, jeżeli ich nie ma? To zabij go. Gdzie on mieszka? Northwest Boyle. Trochę na lewo. Dobra. Prosta robota. To domyślam się, że jeden z tych domków.
Tam jest jeszcze jakieś ciekawe miejscówka, możemy nawet się zapytać. Uważaj na słowa, jest tutaj, żeby zebrać twoje należności dla Muxa. O, jaka szkoda, że nie masz kasy. Dawaj kasę, albo cię zabiję. Ale jej nie mam. Dobra. Jeffrey nadal ma. Złą. Tak. Jeffrey nadal sobie rujnuje broń. Organizuj sobie ekwipunek, Jeffrey, i ponieś tą laskę, proszę cię. No i dobra. Ma tylko szmatę i tyle. Okej. Your order has been executed, sir. Jeffrey, trzymaj swoją laskę. Dziękuję. Dobra. Czy mi się wydaje, czy nasza reputacja wcale się nie obniżyła od tego? Ciężko będzie chyba. Będę musiał napastować jakichś biedaków gdzieś w różnych karczmach. Zamknięte drzwi. Nie wiadomo, co to jest. Dobra, nieważne. Ciekawego jeszcze tutaj mamy. Jakiś opuszczony dom, w którym nic nie ma. I tutaj jest jakaś noclegownia pewnie. Nope. Nic ciekawego. Dobra, wróćmy do baru. Nie był w stanie się spłacić, więc go zabiłem. Dobra, tutaj 25 monet. Dobra, każe nam pogadać z samym Maugiem. Dobra, czy to zmieniło nasz charakter? O, dobrze. To bardzo zmieniło nasz charakter. Oczywiście, można tam było założyć za gościa, spłacić jego dług. Frajer by robił takie rzeczy. Dobra. Mux powiedział mi, żebym zobaczył się z Damianem i mam zrobić dla niego jakąś robotę. Okej. Okay. Czy jesteś facetem czy kobietą? To chyba pewnie by go obrażało. Ale Mux kazał mi tam wejść. Nie obchodzi mnie co. Nie mówił, jak on ustala, kto wejdzie, a kto nie. Dobra, jaka jest cena wejścia do środka? Jesteś interesowany jakąś robotą? Jaką ma myśli brudną robotą? Znasz, wiesz, typowe zabijanie wrogich gangsterów i tak dalej. Jednemu z gangsterów Poloka spodobała się moja dziewczyna i chciałbym, żeby został usunięty z tego świata. Ile zapłacisz? 500 zł. Dobra, gdzie znajdę tego gościa? Jest z gangu Poloka i żyje na samym południu kotła. Treat, Ugly Orkish Fellow. Dobra, uznaj go za zmarłego.
Dobra, pamiętam, że tu gdzieś była jeszcze jakaś dodatkowa robota, ale... Wiemy, co robimy, panie oficerze. Ci ogry, te ogry mogą być niebezpieczne. Dobra, więcej z nich się rzuca na nas. Dzięki, Virgil. Dobra. Nie rozumiem, dlaczego się rzucili na nas. Że dlatego, że wykonaliśmy zadanie dla Mauga. Nie rozumiem dokładnie tego. Dobra, teraz musimy troszkę poczekać, aż nam się zregeneruje. Bardzo źle to wyszło. Dla naszego doświadczenia. Dobra. Czy coś panowie mieli? Krótki miecz, nie jestem zainteresowany. Byłem zainteresowany małą zbroją skórzaną. To idealnie się składa. Możemy na miejscu zrobić leczącą skórę. Ciach. Damage Resistance 14. Nie jest też tak źle. Czy to zmniejsza szybkość leczenia? Nie. Bo po prostu regeneruje nam trochę zdrowia co jakiś czas. Jak to dużo baterii zużywa? Dwie. Chyba średnio opłacalny interes, tak ogólnie mówiąc. Ale ciekawe. Dobra. Rozbudzacz może się przydać. Dobra. To mnie zaskoczyło. Nie wiedziałem, dlaczego potwory tu na nas wyskoczyły. To był półork? Nie wyglądał na półorka. Okej. Ci panowie... nie mają nic z nami do czynienia. Dobra. Wygląda jakby ten pan miał zły model mu się załadował. No dobra, nieważne. Chyba któryś z nich był tym, kogo mieliśmy zaciukać, więc... wróćmy na górę. Co ciekawe... Poprzednia gra to dokładnie taka sama sytuacja, tylko wszedłem na terytorium Poloka i od razu mnie wszyscy zaczęli atakować. Jest martwy. 500 sztuk złota. Możesz wejść do środka. Okej. Dobra. Chyba tędy było szybciej. Dobra, tutaj jest Maug.
No witaj, dobry panie. Dobra, ma jakoś dla nas ciężką robotę. Co dokładnie? Dobra. Wykazałeś się niezwykłą pomysłowością, stawiając tutaj swoje imperium. Brawo! Chyba masz na mnie pracę, tak? Znasz mojego antagonistę, Poloka. Zatwardziały typ. Brak stylu, brak oryginalności. Bardzo. Bla, bla, bla. Chcesz go, żeby go usunąć. Praca tak niebezpieczna będzie cię kosztowała co najmniej 1600. Dobra, nie dał się przekonać. O co dokładnie chodzi? Cały dzień znajduje się w domu swoim. Ma jakieś tajne wejście, którym nikt nie wie. Aż nigdy nikt nie widzi, żeby wychodził z domu. O, ciekawe. Miło ciebie widzieć z powrotem, Virgilu. Nie widzieliśmy cię od dłuższego czasu w kotle. Virgil, o czym on mówi? Znasz go? He must have me confused with someone else. I've never been here before. Ale zna twoje imię. Well, that's simply coincidence, I'm certain. Virgil, to brzmi trochę podejrzanie. Who are you going to believe? Me or some murderous thug who would as soon slit your throat as look at you? Masz rację, Virgil. Wierzę tobie. Dobra. Virgil nie chce potwierdzić swojej przeszłości. Odcinek 84. Dobra. Generalnie chyba nie ma najmniejszego powodu, abyśmy nie mieli po prostu wejść teraz do domu Poloka i tam wszystkich pozażynać. A raczej powystrzelać, jeżeli będąc bardziej słownym. Przy okazji, Virgil. What is it that you want of me? What type I'm... W takim razie to będzie dobry, tak, to będzie dobra przyczyna, żeby odwiedzić tarantskie kanały. Ale nie ta część drobna, której już byliśmy. Pójdziemy do zamkniętej części tarantskich kanałów. Jak pewnie zwróciliście uwagę, część wejść do kanałów jest zamknięta. Jak się najedzie na nie myszko, to jest tylko informacja, że ta część została zamknięta. Jeżeli chcesz klucz czy wejście, to musisz pogadać tam dyrekcją kanałów i wodociągów. Nie zamierzamy. Zamiast tego jest tutaj darmowe wejście, które jest otwarte. Gdzieś tutaj się na pewno znajduje, chyba tutaj. Momencik, jeszcze tak, czy tutaj na pewno nic nie ma? Tutaj nic nie ma. Któreś z tych chatynek tutaj na obrzeżach Tarantu. Dokładnie tutaj. Dobra. Tak, to chciałem trochę później zrobić, ponieważ ta część Tarantu, ta część tych jest trochę trudniejsza. Tutaj troszkę trudniejsze stwory się czyhają. Mm-hmm.
Dobra. I nie tylko stwory. Dobra, wiecie co, ten pistolet niezbyt duże obrażenia zadaje. Może wyciągnijmy naszą snajperkę i nią się zajm... nią będziemy tutaj działać. Tak, tamtym korytarzem jeszcze wrócimy. Dobra. Tak, zdecydowanie snajperka dużo lepsze obrażenia zadaje. Więc na razie pozostaniemy przy niej. Już nie mówiąc o tym, jak ma genialny zasięg. Dobra. Proszę wyjść tutaj na widok. Dobra. Jakie to ma poziomy? Trzecie. No nadal nie jest zbyt poważne. Zbyt poważni przeciwnicy. Dobra, ale... Dobra, to będzie poważny poważna grupa przeciwników. Co tu mamy? Tylko naszyjnik. Tak, to jest jedna z poważniejszych walk w całej grze. Niby mają niezbyt duże poziomy, ale z tego co pamiętam, są dosyć ogarnięci w tym co robią. Więc włączymy walkę turową i zobaczymy. Co możemy tutaj zrobić? Dobra. Najpierw zajmiemy się tym ogrem. Oni się tutaj zejdą, potracą swoje punkty ruchu, gdzie moi towarzysze się teraz nimi zajmą. Czy to Joffrey takich, tak gościa zmasakrował? Dobra. Nie wypał. Dobra. Tyle. A nie. Dobra. 84, mogę go ubić. Ładnie. Co, tu uciekasz? Krasnoludzie, wracaj! Było zaskakująco łatwo. Co my tu mamy? Magiczne szaty. Kolczuga. I miecz. Dobra, momencik. Muszę sobie ogarnąć rzeczy. Ten pistolet chyba wrzucimy do magazynu. Dobra. Torianie, potrzymasz nam rzeczy. Przyszło, bo obrabowałem? Chyba nie. Jeszcze ten krasnolud. On miał tylko zwykłą strzelbę i małą kolczugę. Dobra. Jesteś trochę obciążony, ale nie ma z tym większego problemu. Dobra, jeszcze gdzieś tu był ogr. Hmm.
Może się nałożył z elfem, nie możemy go zrabować. Jestem pewien. Dobra. What is it that you want? What type of... W każdym razie to będzie trochę kasy dla nas. Tak, mała kolczuga. Porównajmy ją z tym. AC ma gorsze, odporność na obrażenia ma trochę gorszą, a reszta, no, w sumie niewielka różnica. Zastanawiam się, czy nie byłoby lepiej, żebym się wyposażył póki co w taką kolczugę. Mam teraz lekkie obciążenie i mam dwa więcej punkty akcji. Może na razie tak zostanę przy tym. W przyszłości może podpakuję trochę siłę i coś z tym zrobimy. Tu nic nie ma. Co to za rabusie, którzy nic nie mają przy sobie? Smutne. Dobra. W takim razie wracamy, badamy kolejne korytarze. Tutaj mamy coś jeszcze. Tutaj nic nie ma. Dobra, to jest jakieś wyjście, ale to jest jedno z tych chyba zapieczętowanych wyjść. Chociaż patrząc na to, co tu się dzieje, to chyba rozumiem, dlaczego te wyjścia były zapieczętowane. Dobra. Zróbmy to jakoś lepiej. Dobra. Trochę lepiej poszło. Zobaczmy, co tutaj mamy. Magiczny sztylet. Magiczny pierścień, okej. Okay. Już jest bardziej opłacalny. Kolejny magiczny pierścień. I trochę kasy. Fajnie. Dobra. Domyślam się, że możemy wyjść tędy. Ale chyba mielibyśmy potem problemy z powrotem. Więc nie róbmy tego. Dobra, jeszcze tutaj mieliśmy zajść. Co my tu mamy? Slime Demon. Dobra. Czy więcej takich cosiów jeszcze tu będzie? Więcej, tak. 6 nasi koledzy potrafią się z nimi rozprawiać sprawnie. Dobra.
Jeszcze ciekawsze rzeczy się tutaj znajdują. Coś podobnego, co spotkaliśmy na północy. Shambler. Dobra. Mogę przejść tędy, koledzy? Dziękuję. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Zanim tam wrócimy. Ciekawości. Dzięki. Thorian Kale. Dobra, dużo rzeczy mamy tutaj do zabijania, dobrze. Brakowało mi doświadczenia. Momencik, oni mają dosyć dobrą odporność na obrażenia. Ciekawe, czy nasz pistolet by lepiej tutaj zadziałał. Chyba tak. Dobra, zobaczymy. Na razie trochę baterii mam w zapasie. Prawie następny poziom. Dobra. Chciałem więcej do nich postrzelać, towarzysz, ale okej. Dobra. Okej. Oni za nas coś zrobili, niestety. Dobra. Mamy awans, tak jak mówiłem, na razie będę zbierał punkty na później. Nic ciekawego. Wracamy w tamtą stronę. Czy to zbadałem? Chyba zbadałem, co? Nie. Okej. Spoko. Dobra. Chcę moją snajperkę. Na razie jeszcze zostanę przy pistolecie. Chociaż... Dobra, jest jeszcze jeden Shambler. Dobra. Przy okazji zapomniałem powiedzieć, ale tutaj mamy wskaźnik doświadczenia, może zauważyliście. Każda, powiedzmy to, żarówka, która się zapala, to jest 10%, a poniżej jest jeszcze wskaźnik, ile mamy do kolejnych 10%. Mam jeszcze trochę baterii. Na razie wrócę do snajperki. To jeszcze chyba mamy kawałek, który zostawiliśmy. Tak mi się zdaje. Dokładnie.
Dobra, więcej szamblerów. I to tyle. Jest jeszcze jakiś szczur, widziałem chyba zapomniany. Dobra, zobaczmy jak to na mapie wygląda. Nie jestem pewien, czy tam czegoś nie przegapiliśmy. A, dobra, już tu byliśmy, ale przejdźmy jeszcze dokładnie tam, żeby się na mapie lepiej zaznaczyło. I dobra. Co teraz chcę? Tutaj jeszcze mamy kawałek. Generalnie tak, ta część kanałów jest dużo większa. Dużo ciekawsza. Tutaj coś jeszcze mamy chyba. Zaraz tam zajdziemy. Tutaj duża grupa szczurów. Ciekawe jak... Dobra, towarzysze, poczekajcie tutaj. Powiedziałem, poczekajcie tutaj. Staram się wyciągnąć, ile jestem w stanie. Dobra, biegną. Dobra, w sumie to nie było większego znaczenia. Teraz jesteśmy na takim stanie gry, że takie szczury nie stanowią dla nas większego problemu. Zwłaszcza dla psa. Właśnie, patrzyłem ostatnio, tak, portrety postaci, pies jest już mistrzem w mele, ma siłę 20, wymaksowaną, generalnie wszystko czego potrzebujemy, sok ma też wymaksowane mele i dodge, chociaż on nie ma tytułów, ma tylko te, które od nas odziedziczył. O, Geoffrey jest, zwiększył sobie uniki. Thorian Kal też ma wymaksowane, ma tytuły eksperckie, jest taki zarąbisty. I Virgil zaraz też będzie wymaksowany, jeżeli chodzi o walkę wręcz. Nie. Więc niedużo będzie można jeszcze coś oczekiwać, jeżeli chodzi o nasze zdolności walki, żeby w przyszłości jeszcze się poprawiły. No, nie licząc oczywiście nas. Będziemy się nadal szukać coraz lepszych broni. Chociaż ten Tesla Gun jest chyba już najlepsze, co możemy zdobyć. Zobaczymy jeszcze. Mam jeszcze jedną rzecz, której chciałbym wypróbować. To jest jeszcze duża grupa. Okej. Mam nadzieję, że będzie się do nich dobrze strzelać. Trochę mnie otruli, ale nic tragicznego. Dobra.
Tutaj mamy jeszcze paru niemilców. Szczęście są na otwartym terenie, więc mam nad nimi dużą przewagę w zasięgu. Wracajcie. Żywiołowy wąż. Dobra. Wszystko. Czy coś tu mieli? Czy mieli coś przy sobie? Domyślam się, że pewnie nie. No. To jest jedna beczka. Ciekawe. Dobra. Virgilu, potrzymaj wszystkie mikstury, które tutaj znaleźliśmy. Aż ja się brzydzę samego ich dotyku. Dobra, co do tej zbroi? Nie wiem, możemy to dać Torian Kellowi. Jeżeli znajdzie miejsce. Dobra, akceptuję to, że póki co będzie dosyć ograniczono walecznie. Ale cóż. Mamy innych ludzi. Hipnotyczna sugestia. Ciekawe. Gdzie to jest? Ciekawe, co to robi. Nie jestem pewien. Opis coś wspomina związanego z perswazją, ale cóż. Dobra. To chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi o najgroźniejszą część kanałów. Tutaj chyba mamy jeszcze coś ewentualnie do sprawdzenia. I generalnie wracamy się z powrotem i idziemy w tamtym kierunku. I ostatecznym celem jest wylądować w domu Poloka i zrobić mu, nazwijmy to, imprezę urodzinową. Albo, nie wiem, ostatnią urodzinową imprezę śmierci. Nie, to głupio. Dobra, nieważne. W każdym razie widzimy się, słyszymy w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Hej.